pierwszy żółż ciach. A to oto nasze skarby. Wiaderko szczęścia. Okularki. Najważniejsze, czy najlepsze trafienie to nóż. Witamy Was na kanale Odkrywca Historii. Witam Was serdecznie również. Dzisiaj dotarliśmy nad jezioro Jeziorak, gdzie będziemy rzucać magnesem. Jesteśmy w takim oto miejscu, gdzie w sezonie letnim cumowane są jachty. Jeszcze kilka tam ich stoi, natomiast my będziemy szukać pozostałości po tym, co zgubili w sezonie jachciarze. Są dwa pomosty, jest jeden i tam jest drugi. Jak myślisz, co złowisz dzisiaj? Na pewno nie ryby. Wyglądasz jak rybak, tak? Na tym mglistym jeziorze. Ale w sumie uroczo jest. No piękna pogoda nawet. Nie ma takiego wiatru. A co złowię? Zobaczymy, okaże się. Foreczka brak, za tą mgłą jest. A zobaczymy, co tobie się tu. Pyk. O! Co tam? Proszę, kochanie. Łyżka. Nóż. Znaczy, nóż, łyżka. Pozostałość. Włoski. Inox. Italia. Są jachty, są bogaci ludzie, to i są ekskluzywne noże. Inox. Tam w oddali widać, jak chłopaki ściągają swoją łódeczkę. Bezpieczne miejsce, nie zostawiają na zimę. A tu ukochana merda sobie. Głęboko. No głęboko, głęboko. Co tam wyłowiłaś? Klucz jakiś. A to jest najbardziej spotykana rzecz. Przydatno klucz, na przedmiot. Jachcie. No jachciarze wszyscy mają. To tutaj się masę tego znajduje. Różnej maści. Już w tym roku chyba z 3. Proszę bardzo. 12. Z 10. No i dalej rzucasz. Pyk. Trzyma. Zobacz. No trzyma. Konkretne branie. O kurde, nie chcę się oczepić teraz. Zobacz. Twoja mina bezcenna. O, dobra. Poszło. Tylko mi się zdarzają takie nieszczęśliwe przypadki, wypadki. Weź. Oj, widzisz? Ale kapselek i gwóźdź. I gwóźdź. Na, za jednym zarzutem. Jedno branie, dwie rzeczy. Także przyczyniamy się do sprzątania tego jeziora. Może tym razem coś ciekawszego wyciągniesz. Nie tak jak ja. Ciągle ten łańcuch. Portfel z tym, z dolarami. Widzisz? Do kompletu. A zobacz, chochelka. Jeszcze z wodą. Pyk. Także. Do kompletu. Mamy na wesoło do Mati. Tam mieliśmy nóż włoski, a do Mati. Jaka to firma? Nie wiem. Ale... Nie znam się. Dla mnie wazówka do zupy to wazówka do zupy. Proszę, to dla ciebie. Z nierdzewki. Nie, z jakiejś innej stali, bo nierdzewki. No to Magnus wychodzi. Nie złapał. Czekaj, zaraz sobie całą głowę wyposażymy. Może tak być. I pyk, do wiadra. Na wesoło. Ja poczekam, nie będę wyłączać kamery, może jednak coś się uda wyciągnąć jeszcze. Stop. Nimo! Jedziemy. To by coś było? Jest branie. Zobaczymy, co to jest. Pyk, pyk, pyk. Matko. Ale patrz, jak dobrze, żeś wyczuł, że coś się ślizgało. No bo jest to fałdowało mi ten, jak ciągałem. Patrz, jaki także fajny. Dwustronny. Pokaż, bo czekaj, nie mogę namierzyć tego. Titanium. Katet jakiś. Zobaczcie, tutaj to, ale to jest chyba z zeszłego sezonu, co? Czy może z tego? Nie wiem. Ale kosa niesamowita, co? Cieszysz się? No pewnie. Oddam. Oddam właścicielowi, a jak się nie zgłosi, to będę sam go użytkował. I to mi się podoba właśnie. W połowach magnesem. Nigdy nie wiadomo, co z wody wyjdzie. W pierwszym momencie myślałam, że to jakaś ta
Że to jakiś pistolet czy coś. Prawie jak, ale to jest chyba jakiś markowy, wiesz? Bardzo ciekawy. Ktoś płakał jak gubił. Ktoś płakał jak zgubił. Wyciągamy nie tylko metalowe, ale czyjeś i... rajtki wyciągnęliśmy. Jeszcze z metką, Ambro. Było to kiedyś coś firmowego, jakaś koszulka, czy jakieś spodenki. Uczepione. Na magnes. Na magnes. To zostało, zobaczcie. To chyba koszulka była, zobaczcie. No tak. Kochanie, przyda nam się? Nie, nie na za pewno bardzo. Nie. Coś z tej koszulki. Patrz, myślałem, że to już jakiś łańcuszek jest uczepiony, a to szef wygląda. Także jakby ktoś coś potrzebował do ubrania, no to mamy koszulkę, możemy przekazać. Oczywiście żartuję, z humoreską trzeba brać to wszystko, ale no sami widzicie też, co leży w wodzie. Gaciory. Wcześniej była koszulka, a teraz jak myślicie, co to jest? Od czego to jest? Nie, to jakiś stanik? Od nie, stanik? To są ramionczka od cyckonosza. Od cyckonosza? No. No co ty gadasz? Taki ozdobny, tak. Czyli ja dotykam coś, co nosiła inna kobieta i miała to na piersiach? Dokładnie. Czuć jeszcze ją. Znaczy, czuć śniętą rybę, niekoniecznie tą kobietę. Czyli dzisiaj mamy też... Wyposażymy sobie garderobę, nie tylko kuchnię, ale garderobę, bo zobaczcie. Jak nie staniki, to koszulki. Jak nie koszulki, to inne rzeczy. Piękny dzień dzisiaj na takie wyprawy. Prawda? Skupiona jesteś. A co tam wyciągnęłaś? Mamy pełną ubrań, to i mamy klamerkę. No faktycznie, bo nie widziałem z początku, co to, a to jest klamerka. Zobaczcie, nawet takie rzeczy się trafiają. Jest metalowa część i dlatego magnes to przyciąga. A wiesz, ile lat musiałoby się to rozkładać w wodzie, ten plastik? No i widzisz, my robimy dobrze, bo sprzątamy. Rzucamy magnesem. Pyk. Pyk. TO zawsze coś oznacza. Było branie, ale nie wiem, czy mnie puściło. Zaraz zobaczymy. Dziwnie się tak tam mi zachowuje ta moja linka. No i dobrze wyczułem. No naprawdę. Także było branie, jest łańcuszek, kochanie. To dla prawie mnie... na szyi, tak, na szyję. Pyk. Był łańcuch, jest i gwoździek, i to jaki? Zobaczcie, jakby ktoś depnął nogą na takiego gwoździa, no to... Byłoby nieciekawie. Byłoby naprawdę nieciekawie. Dlatego my to wyłowiliśmy. My mamy korzyść, bo sprzedamy to na złom. Woda jest czysta, a wy jesteście bezpieczni. Trzy w jednym. Kolejne rzuty. A w międzyczasie wyszło z wody takie oto coś. Od jakiegoś pasztetu. Jakieś kapselki. Czyścimy jeziorko, także super sprawa. Jest o? Czy nie ma? O! Te twoje następny o zawsze. Kapsel. I kolejny kapselek. I to się nazywa co? Zatyczka? Od chleba, nie? Od chleba. Jaka data? 15. Czerwiec 2014. No. Kurde. Także leży to 6 lat. Już parę ładnych lat. I zobaczcie, w nienaruszonym stanie. Także zanim by się to rozłożyło, to miną lata. Jest branie. O! O! Jest branie. Ale co to jeszcze nie wiem. O. Kurde, ale ty to masz szczęście, naprawdę. Drugi nóż. Ja pierdziu. Serio. Zobaczcie. Coś jeszcze tam z drugiej strony. Z drugiej strony?
A to jest mało istotne, zobacz. To jest dopiero kosa. To jest... Nie znam tych firm, nie znam się, ale tu jest wszystko też z metalu. To jest kurwa, de grubo. Nie przeklina. To są emocje to i są niecenzurowane słowa, ale nóż będzie piękny. Z drugiej strony jako... A się ma? Tak. Nie skalecz się. Powiem ci, że chyba nie ma lepszej frajdy niż... Powiem ci, że nie ma lepszej frajdy jak wyciąganie właśnie takich rzeczy. No ale dziś naprawdę masz szczęście. Złomu praktycznie nie ma, ale są takie rzeczy kuchenne. Chyba... Aura chyba wie, że się przeprowadzamy, także chce nas wyposażyć. Taki oto nóż. Schodząc z pomostu na oko znalazłem zapalniczkę. Już niestety nie działa. Natomiast zobaczcie, jeżeli ktoś chciałby zrobić sobie ciężarki do łódki, to może wymyślić sobie taki patent. Trzy kostki. A takie kamienie. Można zaleźć wszędzie, a tam dalej rzuca sobie Ewelinka magnesem. A tu oto, kochanie, moje znaleziska wyłowione pod twoją nieobecność. No to ładnie. To jest a to tak. Było za jednym razem. Blaszka nam się przyda. Kulka. No i warta. To strasznie zanieczyszcza jezioro. Dlatego my to sprzątamy. Dzisiaj mamy gaciowy dzień. Uposażenie jak nic. Ewelinka wyciągnęła na kamerką na dupie. Następne gaciorki. Bo komuś spadły. Na pewno suszyły się. Aliganckie, duże. Także jak ktoś by szukał, to mamy. Następne gacie. Tyk. I to firmowe. I jest łyżka. Są noże, jest chochelka i jest łyżeczka. Nawet jakaś firmowa. Proszę, kochanie, do kompletu. Dziękuję. A ja rzucam dalej. Trzeba wiadro chyba przetransportować tutaj bliżej. Bo tych duperelków to tam w tej wodzie jest. Lumpex do wora. I łyżeczka do wiadra. Okrzyk radości, bo i Ewelinka znalazła łyżkę. Większą niż moja. Miałeś łyżeczkę, a ja mam... A ty masz łyżkę, chochelkę. Jeszcze kawałek obiadowa. Jeszcze kawałek szmaty, ale mi się ześliznęła. No i kapszelek. I jakiś inny element metalowy. Pyk. A jak ładnie zdobiona. I mówisz, że nie masz farta. Jak ty masz farta. Zdarza się. Raz, dwa, trzy. Nie wpadnij z tym magnesem. Było o... I z tego o wyszło to o. Zobaczcie, co zaciągnąłem. Taką oto szpileczkę. No i oczywiście okulary. Żeby nie było. Tak się podciągnęły w sumie przez przypadek, ale są. A, bo się zawinęły w tą te gaciówki. Te końcówki od ojejku, od jakichś szmat, od stanika pewno, albo od gaci, od stringów. Tak, a okulary bardzo ciekawe, bo zobaczcie, Bitwina. Sportowe okulary bardzo ciekawe, sportowe Bitwina. Przydadzą się. Ktoś chyba wiedział, że jeżdżę rowerem. A to, co tutaj jest na tym zapaczek? Wiesz co, to jest od tego ekspandora takiego. Tu była guma. Patrz, resztki gumy są przeparciałe. A z drugiej strony podkładka. Bitwin. Firmówki. Takie okularki pewnie koło stóweczki kosztują w sklepie sportowym. Polaryzacyjne. Na dzisiaj kończymy naszą przygodę z magnesem neodymowym. Zbieramy się do domku. Ale jeszcze przed tym małe podsumowanie. A to oto nasze skarby. Wiaderko szczęścia. Okularki. Najważniejsze. Czy najlepsze trafienie to nóż? Widelec. Nóż. Nóż pocheleczka. Drugi nóż. Łańcuszek prawie srebrny. Lekko spatynowany. No i oczywiście kupa śmieci. Nóż. To już mówiłem, drugi. Łyżeczki. No i klucz. Dziesiątka.
I to są skarby z jezioraka. Jak ginekolog. Jak ginekolog, prawie jak ginekolog. No bo i prawie przedmioty ginekologiczne tu są, bo są i staniki. Także o, kupa śmieci też zebrana, taki mały woreczek. Także przyjemne, spożyteczne. Oprócz tych noży, tych ciekawostek, które znaleźliśmy, oczyściliśmy też jezioro. Nasz odcinek dobiega już końca. Chcielibyśmy się z Wami serdecznie pożegnać. Oczywiście zostawcie na naszym kanale to co zawsze. Subskrypcje, lajki i komentarze. Żegnamy Was z bardzo atrakcyjnego miejsca, jakim jest jeziorak. Jezioro, jeziorak. Do zobaczenia w następnym odcinku. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.